Cześć Asiu, bardzo Ci Cześć. dziękuję, że zgodziłaś się na wywiad krótki ze mną i taką podzielenie się swoją inspirującą historią, czyli co się stało u Ciebie, co się zadziało w czasie współpracy coachingowej i jak się zmienił Twój biznes. Także powiedz na samym początku, kim jesteś, z czym jest związany Twój biznes, jakim klientom pomagasz? Więc ja tak naprawdę mam dwa biznesy, nie jeden. Więc pierwszy mój główny biznes, którym się zajmuję tak naprawdę przez większość mojego czasu, to jest OK English i to są treningi angielskiej konwersacji. Uczę osoby dorosłe, obecnie tylko z Polski, mówić po angielsku biegle i bez zażenowania. I pomagam osobom, które przeważnie albo chcą zmienić coś w swoim życiu, czyli przeważnie pracę lub miejsce zamieszkania, chcą podróżować lub otwierają swój biznes lub chcą otworzyć swój biznes na zagranicznych klientów. I to jest w zasadzie to moje główne zajęcie. Natomiast drugie zajęcie, drugi biznes to jest blog The Blonde Travels. I blog ten był na samym początku blogiem podróżniczym, teraz jest bardziej takim podróżniczo-lifestyle'owym, można powiedzieć. I piszę tam o pracy zdalnej, o mieszkaniu za granicą, ponieważ sama od wielu, wielu lat mieszkam za granicą. No i o podróżach. Więc to są takie dwoje moich dzieci, że tak mogę powiedzieć. To powiedz teraz, w jakim momencie przyszłaś do mnie i co się wtedy działo, że akurat się zdecydowałaś na kontakt ze mną i na rozpoczęcie współpracy coachingowej? A więc kiedy przyszłam do Ciebie, chyba na początku tego roku, 2019, to czułam się, że stoję w martwym punkcie. Wydawało mi się, że mogę więcej, że mogę jakby iść gdzieś dalej z tym moim biznesem, ale nie miałam pojęcia gdzie. Poza tym doskwierały mi takie bolączki, jak porównywanie się do innych i ciągłe właśnie taka praca bez sensu tak naprawdę, bo jakby ciągła praca bez jakiegoś takiego światełka w tunelu, bo nie wiedziałam, gdzie ja tak naprawdę dążę z tym wszystkim i nie wiedziałam, co ja chciałabym osiągnąć, więc tak naprawdę pracowałam tylko po to, żeby się utrzymać w pewnym sensie i jakby nie miałam takiego zakrojonego planu na przyszłość. I bardzo, bardzo się z tym źle czułam. Jako osoba, która jest ambitną osobą i taką też ciężko pracującą, wydaje mi się. Naprawdę, naprawdę mi to doskwierało i pamiętam, że to była jeszcze dodatkowo zima. Zima na mnie źle wpływa pod względem samopoczucia. To bardzo się ogólnie źle czułam i zimna pogoda, niskie temperatury strasznie jeszcze mnie dobijały i tak pamiętam, że kiedy zaczynałam z Tobą zajęcia i sesje, to byłam naprawdę w takiej lekkiej depresji, nawet bym mogła powiedzieć. No i ja już po tej pierwszej naszej konsultacji poczułam, że to jest to i że to będzie naprawdę dobra inwestycja. To powiedz, co się zadziało w czasie tej naszej całej współpracy, tych wszystkich miesięcy. Więc wydaje mi się, że byłaś dla mnie bardziej też mentorem z jednej strony. Byłaś dla mnie coachem, ale też mentorem, którego bardzo, bardzo potrzebowałam. Do tamtej pory mój partner był takim w sumie mentorem dla mnie, bo on też pracuje w marketingu, pracuje w różnych, jest programistą, więc on bardzo dużo mnie pomagał, więc wysłuchiwał tych moich wszystkich narzekań i różnych przygód. Natomiast no, nie było, wydaje mi się, że osoba, nawet jeżeli jest wspierająca, taka bliska osoba, nie patrzy na Ciebie bardzo zbyt obiektywnie. Ma swój punkt widzenia, zna Cię bardziej jako osobę, jest z Tobą bardzo blisko, więc wydaje mi się, że to przy jakichś takich momentach życiowych może nie jest to do końca najlepsza osoba, z którą powinieneś rozmawiać. Więc pierwsze co, wydawało mi się, że mogę przychodzić na te nasze sesje i zrzucać to wszystko z siebie, wygadywać się. I to było takie moje pierwsze, i taką ulgę poczułam przede wszystkim, że mogę komuś o tym wszystkim powiedzieć i że jest ktoś, kto mnie wspiera z jednej strony, kto wysłucha. A później
po, na, tam chyba już na pierwszej sesji tak naprawdę pracowałyśmy nad tym, jak mogłabym zorganizować swoją pracę, jeżeli chodzi właśnie o OK English, czyli o te moje treningi konwersacji. Więc na samym początku planowałyśmy zmianę zupełnie jakby strategii tego, co sprzedaję. I to dało mi też takie poczucie, czułam się bardziej pozytywnie, jeżeli chodzi o moje plany na przyszłość i jakby zobaczyłam to światełko w tunelu w końcu. I później pracowałyśmy nad przeróżnymi rzeczami, które mi naprawdę, naprawdę teraz widzę z perspektywy czasu, że bardzo mi dużo dały, bo zmieniło się moje też podejście do tego, co chcę osiągnąć, jak chcę żyć przede wszystkim, jak chcę pracować. No i w ogóle wpadłam na tyle pomysłów, fantastycznych pomysłów, które... Bo ja też, u mnie jest też tak, że ja bardzo często wpadam na pomysł i go chcę od razu jakby wdrażać w życie i to mnie obciąża bardzo mentalnie i to jest dla mnie bardzo duży stres. Natomiast to były pomysły, które nie były takie ad hoc, że to w następnym miesiącu zrobię, tylko to były takie bardzo długoterminowe pomysły, które teraz obecnie wdrażam w życie. Jednym z takich pomysłów fantastycznych, na które wpadłyśmy obie, był właśnie bootcamp z nauczycielami, z native speakerami, czyli nie ze mną, a z innymi nauczycielami. I jest to rzecz, którą teraz zaczęłam, dopiero teraz zaczęłam wdrażać w życie i okazał się sporym sukcesem i na pewno będę je robić jeszcze w przyszłym roku, więc bardzo się z tego cieszę, jestem naprawdę bardzo zadowolona. Poza tym też zmieniło się to, w jaki sposób podchodzę do tego, co robię, czyli wcześniej mówiłam o sobie, że jestem nauczycielką języka angielskiego, a wiedziałam, że jestem czymś więcej niż tylko nauczycielką języka angielskiego i teraz już tak o sobie nie mówię, zmieniłam zupełnie jakby swój tytuł i będę teraz zmieniać wszystko, co dotyczy właśnie OK English. Więc tak naprawdę bardzo, bardzo dużo się zmieniło. Oczywiście to cały czas jest proces, to cały czas jest jakby progres, ale mimo to te nasze sesje to było 5 czy 6 miesięcy razem pracowałyśmy. I to jak kończyłam, a zaczynałam, no naprawdę, naprawdę bardzo duża różnica między tymi dwoma punktami życiowymi. A jak się zmieniła Twoja relacja z klientami, jeszcze powiedz? Więc przede wszystkim, to znaczy tak, jeżeli chodzi o moich klientów, których już miałam, to Ania mnie nauczyłaś mnie, co to jest low hanging fruit, czyli taki klient, który tak naprawdę, do którego można wyciągnąć rękę i on jest w zasadzie na wyciągnięcie ręki. I to są moi klienci, o których wcześniej zawsze myślałam, no dobrze, to ja już ich mam, ale ja chcę więcej. A tak naprawdę nigdy nie pomyślałam o tym, że o tych klientów, których już się miało wcześniej, nawet jak oni już od ciebie odeszli i do ciebie nie wracają, to jednak o nich trzeba, o tą relację trzeba dbać. Więc niby sprawa oczywista, ale dla mnie zupełnie coś takiego, nie wiem, no nigdy o tym nie myślałam tak naprawdę. Bardziej zawsze mówiłam, a trzeba nowych klientów. Teraz już jest to zupełnie inne. Postawiłam właśnie na obsługę klienta, więc moja obsługa klienta bardzo się zmieniła. Poza tym moje zajęcia, moje treningi nie są najtańsze, więc uważam, że też powinni jakby otrzymywać ode mnie jeszcze dodatkową opiekę niż tylko te treningi. Więc to się na pewno zmieniło. Zmieniło się też podejście moje do pewnych komentarzy, które na przykład czasami otrzymuję, że są za drogie na przykład, co wcześniej sprawiało, że czułam się bardzo z tym źle. Że może faktycznie myślałam, w zasadzie to u kobiet jest dosyć chyba bardzo takie, bardzo często się pojawia, że my zawsze mówimy, a nie, no faktycznie za drogo. I ja naprawdę o sobie tak myślałam. Obecnie myślę, po prostu ignoruję takie komentarze albo odsyłam do kogoś, kto wiem, że jest tańszy i jakby nie przejmuję się tym, bo ja wiem, ile moje lekcje, ile moje treningi, zajęcia są warte. Więc jakby też do tego inaczej podchodzę i to naprawdę zdjęło bardzo duży ciężar z moich ramion. No i myślę, że ogólnie bardziej podchodzę do tego, że wiem, chronię też swój czas
troszeczkę bardziej niż wcześniej, więc to też oddziałuje na to, w jaki ile chcę mieć klientów, jakich chcę mieć klientów, kto jest moim klientem, co wcześniej było mi strasznie ciężko, bo ja chciałam wszystko naraz robić, a tak naprawdę jakby teraz już wiem, czym mam się zająć i w jaki sposób mam się zająć, więc to na pewno też dużo te sesje nasze pomogły nam. A co byś powiedziała osobie, która właśnie zastanawia się nad inwestycją w coaching, ale też ma takie myśli, że to jest duża inwestycja, że to jest za drogie, że to być może się nie zwróci, albo gdzieś jest wewnętrzny lęk, że ja nie będę w stanie uzyskać takich wyników jak inne osoby, które przechodzą taki proces. Co byś im powiedziała? Przede wszystkim ja też miałam takie myśli, szczerze mówiąc, bo ja bardzo długo się zastanawiałam nad tym, czy coaching jest dla mnie. Szukałam coacha. Nigdy nie komentowałam, na przykład bo jestem w bardzo wielu grupach facebookowych, więc widziałam, że osoby się pytają o coacha i czytałam te komentarze, nigdy się nie udzielałam, ale czytałam, dowiadywałam się, starałam się dowiedzieć, o co chodzi w tym coachingu i w ogóle dlaczego, czy powinnam. No i cena oczywiście, wiadomo, no wydanie jakiejś tam większej sumy pieniędzy naraz, to jest dla każdego, wydaje mi się, jakby pewna rzecz, o którą się martwimy. Ale myślę, że teraz z perspektywy czasu, to naprawdę nie zawahałabym się, żeby wydać tą sumę jeszcze raz, dlatego że coaching naprawdę, jeżeli mamy dobrego coacha i naprawdę on wie, jak nas poprowadzić i wie, jak prowadzić nasze sesje, to jest naprawdę niesamowita inwestycja i uważam, że jest to inwestycja w siebie przede wszystkim, a lepiej wydać te pieniądze na coaching niż na przykład na, nie wiem, na coś, co nam zupełnie nie jest potrzebne. Więc to naprawdę nam dużo daje. Jeżeli na przykład czujemy się zestresowani albo jesteśmy w takim miejscu w życiu, tak jak ja byłam, że po prostu no nie wiem, co dalej, tak? Osiągnęłam coś tam i teraz ja nie wiem, gdzie mam dalej iść. I często właśnie wydaje mi się, że osoby w takich momentach życiowych bardzo często rezygnują z biznesu, po prostu twierdzą, że nie wiem, co z tym zrobić dalej, to jest bez sensu, więc zamykam biznes i idę na etat. Natomiast często jest tak, że po prostu potrzebujemy kogoś, kto nam powie, albo no może nie powie, bo to nie jest zadanie coacha, tylko naprowadzi nas na jakieś pomysły, zada nam parę pytań, które naprawdę w tym pomogą. I wydaje mi się, że praca z coachem jest naprawdę, naprawdę warta pieniędzy. Poza tym to, co powiedziałaś, że ktoś może się porównywać do innych, wydaje mi się, że w coachingu nie powinniśmy się przede wszystkim porównywać do innych, bo każdy jest inny, tak? Więc może jedna osoba coś tam osiągnie niesamowite sukcesy, bo była w innym momencie życia, kiedy zaczynała. Natomiast my możemy uzyskać coś więcej lub coś mniej, no bo po prostu zaczynaliśmy zupełnie, albo nasz biznes jest zupełnie inny, my mamy inną osobowość, więc porównywanie się zupełnie nie ma sensu w tym przypadku i zupełnie nie powinniśmy jakby słuchać innych, jeżeli chodzi o to, tylko po prostu bardziej zadbać o nasze potrzeby i o to, co nam jest potrzebne. Myślę, że chciałabym też zachęcić, jeżeli się ktoś zastanawia, oglądając to wideo, jeżeli się zastanawia, czy faktycznie to jest dla niego i czy faktycznie jest to dobra inwestycja, to ja powiem, że na pewno jest dobra inwestycja i wystarczy na pewno się z Anią spotkać raz na konsultację i zobaczyć, czy ona jest, bo też może być tak, że może to nie jest dla ciebie osoba, ale wydaje mi się, że wystarczy się z Anią spotkać na konsultacji, żeby się przekonać, czy to jest osoba, z którą chcemy pracować. A jestem pewna, że dla wielu będzie osobą, z którą warto pracować, bo mi dały te sesje naprawdę, naprawdę wiele. A powiesz więcej, jak to się przełożyło na twoje wyniki finansowe i co się stało w twoim biznesie, jak on się rozwinął od tamtej pory? To znaczy tak, powiem szczerze, że dopiero teraz, bo ja musiałam jakby przetrawić pewne rzeczy, tak mi się wydaje, więc dopiero teraz mam taki moment teraz, że
wygląda na to, że nie muszę się martwić o zarobki w przyszłości, co dla mnie było na przykład też, o czym nie wspomniałam, bo w sumie zapomniałam, teraz mi się przypomniało, że było to dla mnie też wyzwaniem, bo ja się ciągle martwiłam o to, czy ja będę miała klientów i czy ja będę miała zarobki w przyszłym miesiącu. Natomiast teraz mam taką sytuację w życiu, że nie muszę się martwić, czy ja będę miała klientów. Że nie muszę się martwić o to, czy ja zarobię, czy nie, bo ja wiem, że ja zarobię. Obecnie moje zarobki troszeczkę się zwiększyły, ale nie aż tak dużo, ale jestem na dobrej drodze, żeby poprawić te zarobki. Mam bardzo duże, podzieliłam sobie pracę w ten sposób, że mam bardzo dużą okazję na to, żeby współpracować na przykład z markami, jeżeli chodzi o mój blog podróżniczy. To są naprawdę dobre okazje, żeby do zarobku, ale również do tego, żeby rozwinąć swoją działalność. Oprócz tego, dzięki temu, że mam bootcamp, to mogę sobie miesiąc odpocząć i to jest dla mnie naprawdę, naprawdę coś niesamowitego. Bo teraz w styczniu, rozmawiamy w grudniu, w styczniu wyjeżdżam na cały miesiąc. Co prawda też będę pracować mniej więcej, to nie jest tak do końca, że jadę na wakacje, ale nie mam lekcji. Mimo, że uwielbiam moje treningi, to ja często potrzebuję tego odpoczynku. A dzięki temu, że mam bootcamp i dzięki temu, że zaplanowałam sobie przyszłe miesiące i to już nie jest takie ad hoc, tylko to jest naprawdę plan, to mogę sobie odetchnąć, odpocząć i wiem, że będę miała czas i przestrzeń na to, żeby i odpocząć, i później zacząć pracę bez tych nerwów, że nie będę miała klientów, kiedy wrócę. A powiedziałaś troszeczkę więcej o tych planach w przyszłym roku. To co jeszcze planujesz dla wszystkich osób też, które nas oglądają, bo bardzo zachęcam. Jeśli ktoś chce mówić po angielsku i przełamać tą barierę mówienia, to Asia jest po prostu idealnym dziękuję bardzo. Trenerem do tego i współpracuję ze świetnymi też osobami, które pokazują, jak przełamać tą barierę. To powiedz mi właśnie, co planujesz w przyszłym roku i gdzie ten biznes jeszcze dalej będzie się rozwijał? Więc jestem bardzo podekscytowana tym, co będzie w następnym roku, dlatego że bardzo dużo nowych, ja bardzo lubię nowe rzeczy robić, ale też doszłam do momentu, kiedy podzieliłam sobie rok na pewne etapy i to też daje mi pewne takie odsapnięcie troszeczkę, tak mogę trochę odsapnąć, dlatego że wcześniej to wszystko naraz, teraz mam tak podzielone ładnie ten rok. Więc w styczniu rusza bootcamp OK English i mamy tam trzech nauczycieli ze Stanów, z południowej Afryki, z Anglii. I to bootcamp jest intensywnym kursem angielskiej konwersacji właśnie z native speakerem. To jest 16 sesji po 4 spotkania tygodniowo, czyli bardzo, bardzo intensywnie. Specjalnie z native speakerem, dlatego żeby ucznia jeszcze dodatkowo zmusić do tego, żeby nauczył się myśleć po angielsku, a nie tylko mówić, bo wiadomo, jak się ma polskiego nauczyciela, to mimo, że całe moje zajęcia są po angielsku, to jednak się zawsze, a mogę coś tam powiedzieć po polsku, jak nie potrafię. Natomiast właśnie ten bootcamp uczy tego. No i poza tym wszystkie zajęcia są spersonalizowane i indywidualne, czyli do każdego podchodzimy indywidualnie, w zależności od poziomu, w zależności od tego, co dana osoba chce osiągnąć, to właśnie każde zajęcia są dostosowane do danego ucznia, więc to jest w styczniu. W styczniu też wyjeżdżam do Tajlandii. Trafiła mi się bardzo, to znaczy w zasadzie to jest parę współprac tak naprawdę w ciągu tego miesiąca, bo jedna jest z linią lotniczą AirAsia, jak ktoś był w Azji, to na pewno kojarzy i to dla mnie jest bardzo, bardzo duże osiągnięcie, bo to jest naprawdę duża firma na całą Azję. Dziękuję bardzo. No i poza tym dzięki nim właśnie będziemy zwiedzać takie ukryte, naprawdę ukryte miejsca w Tajlandii, w których na pewno nikt jeszcze nie był z moich czytelników, więc... Tym bardziej, że przerwę ci, bo może osoby o tym nie wiedzą, że ty tam mieszkałaś tak. I ty tam pracowałaś i mało tego jeszcze mówisz po tajsku. Tak, to jest prawda, tak. Więc uczę się tajskiego, mówię, jestem na takim poziomie powiedzmy, no początkujący, silny początkujący, ale tak, Tajlandia jest moją w ogóle ukochanym, moim ukochanym krajem. Tam mieszkałam 3 lata, uczyłam tam w szkole.
więc mam do niej bardzo duży sentyment, no i bardzo dużo na The Blonde Travels, bardzo dużo mam artykułów i moi czytelnicy przeważnie przychodzą właśnie, żeby poczytać o Tajlandii często, więc zawsze co roku jeżdżę, żeby jeszcze dołożyć nowych materiałów, no i tym razem właśnie z Asia będziemy jeździć po takich mniej znanych, bardzo mało znanych zakątkach. No i tam też mam współpracę z jednym z hoteli, więc naprawdę, naprawdę wydaje mi się, że będzie to coś ekscytującego. No i tam też trochę odpocznę, bo sobie zaplanowałam takie 10 dni, gdzie nic nie będę robić, więc to, na to też się bardzo cieszę. No i później, ponieważ bootcamp okazał się tak sporym sukcesem i jest tak duże zainteresowanie, że już praktycznie teraz obecnie mamy tylko tak trzy miejsca tak naprawdę na bootcamp. I to są miejsca, które nam trudno jest zapełnić, bo to są w takich godzinach dosyć śmiesznych, więc jeżeli ktoś pracuje zdalnie, to myślę, że to jest idealne, bo jest na 16 chyba, na 8 rano i na 12 w południe, więc jak mówię, to takie trochę śmieszne godziny. Mówimy o czasie polskim, także o jeśli ktoś nas ogląda i mieszka gdzieś w jakiejś innej strefie czasowej, to być może dla niego to będzie akurat idealna godzina. Dokładnie, dokładnie. Czyli jeżeli ktoś mieszka gdzieś tam w Azji czy w jakichś innych zakątkach świata, to myślę, że to będą dobre godziny. Więc bootcamp myślę, że będę robić jeszcze w maju kolejny i będę robić jeszcze jeden we wrześniu. Więc bardzo sporo z moich uczniów się zapisało na bootcamp i myślę, że to jest naprawdę, tak szczerze mówiąc, myślę, że to jest idealne uzupełnienie lekcji. Jeżeli ktoś na przykład uczy się z polskim nauczycielem do tej pory, to taki bootcamp będzie naprawdę takim dobrym sprawdzianem i też uzupełnieniem. Ja nie mówię, bo to nie jest po to, oczywiście jeżeli osoby dane, które przystępują do bootcampu, chciałyby zostać z tym nauczycielem i uczyć się jeszcze dalej, to jest taka możliwość. Ale generalnie chodzi o to, żeby przez ten miesiąc przycisnąć bardzo sporo i wtedy właśnie nauczyć się biegle mówić, nauczyć się myśleć po angielsku. I to są takie uzupełnienia też właśnie dla moich uczniów, bo ja też wcześniej robiłam tak, że uczyłam ich na przykład przez rok albo przez półtora i wtedy dawałam na miesiąc do native'ów. I to mi się bardzo dobrze sprawdzało, bo to są przeważnie osoby też, które do mnie przychodzą, które chcą poprawić, przełamać barierę językową i taki miesiąc z native'em daje im naprawdę bardzo wiele. Ale tu się rozgadałam już o tym moim bootcampie, ale chodzi o to, że w przyszłym roku właśnie planuję jeszcze dwa razy ten bootcamp. W przyszłym roku też zamierzam poprawić troszeczkę i dodać troszeczkę lekcji do biblioteki OK English, którą też prowadzę, bo biblioteka to są moje kursy online dla początkujących i chciałabym dodać do nich jeszcze parę lekcji. Obecnie tam jest prawie 100 tak naprawdę, to są cztery kursy, ale chciałabym jeszcze pododawać i będę na pewno robić różne, przeróżne rzeczy dotyczące właśnie promocji biblioteki, czyli jakieś webinary, dodatkowe live'y, które uwielbiam robić, bardzo lubię na Facebooku, więc sporo, sporo tego będzie, ale właśnie jeżeli chodzi o takie dwa duże projekty, to jest ten mój wyjazd do Tajlandii i bootcampy w maju jeszcze i we wrześniu. Super. Jeśli ktoś z Was będzie chciał po pierwsze skontaktować się z Asią, jeśli chodzi o język angielski, to wszystkie szczegóły będą na dole w opisie filmu. A druga rzecz, na pewno umieszczę również Twój blog, bo jest on niesamowicie inspirujący i też pokazujący, że można naprawdę zwiedzać świat i robić to, co się kocha i spełniać swoje marzenia i przy okazji jeszcze na tym zarabiać. Co jest gdzieś tam mi bardzo bliskie. Asiu, bardzo Ci dziękuję za całą współpracę. Nie ma problemu. To ja dziękuję. Naprawdę. Za wszystkie nasze sesje i trzymam mocno kciuki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam Cię serdecznie. Pozdrawiam.